było, jak mówię. Zawadził laskę. Nie wiem, dlaczego się obejrzał. Nikt za nim nie schodził. Oczywiście, że go poznałem. Mimo, że się zmienił nie do poznania, trudno się nie zmienić po tylu latach. Nie dawałem jednak poznać po sobie, że go poznaję. Może dlatego myślał, że go nie poznaję. Udawałem, że jest dla mnie jednym z tych, którzy ciągle schodzą lub wchodzą po tych schodach. Zastanawiałem się nawet, czy go nie ostrzec, żeby nie schodził do tej dawnej dzikiej zielonej doliny, bo jej już nie ma. Starzy ludzie lubią jednak odwiedzać miejsca, których nie ma i nie wiadomo, czy kiedykolwiek były. Nie rozumiem, jaka tęsknota ich tak ciągnie. Niestety starcze tęsknoty bywają groźne. Gdybyż jeszcze po płaskim można było do tej doliny dojść, może bym go zrozumiał. Tylko, że do żadnej doliny nie dojdzie się po płaskim. Taka już natura dolin. Schodzić po tych schodach w jego wieku i o lasce, gdy nogi odmawiają posłuszeństwa, a oczy rozmijają się w widzeniu nie tylko świata, lecz każdego kroku, który stawia się przed sobą, to to samo, co gdyby w młodości wyobrazić sobie, że zamiast rąk ma się skrzydła i sfruwa się w tę dolinę. Spodziewałem się nie jego, a nieoczekiwanie on. Drżenie mnie ogarnęło, wkuliłem się w siebie. Chciałbym w tym momencie nie być ani tu, ani gdzie indziej. Wymacawszy pierwszy schodek laską, postawił niepewnie na nim stopę, po czym odważył się postawić drugą. Z podobnym mozołem zszedł na następny i następny. Niedołężny, a uparty, pomyślałem. Dlaczego starzy ludzie są tak uparci? Czyżby nie mogli darować tym, którzy po nich będą żyli? Przystawał na krótszą, dłuższą chwilę na każdym schodku, patrząc sobie pod stopy. Jakby niepewny, czy to tymi schodami zawsze schodził, wchodził, czy może go pamięć zawodzi. W jego wieku bywa, że pamięć zwalnia się z pamiętania, gdyż obciąża człowieka obowiązkami, którymi i tak jest dostatecznie zmęczony, tyle lat żyjąc. Macał laską każdy schodek poniżej, upewniając się, czy może bezpiecznie zejść. Najpierw lewą stopę stawiał na tym schodku, potem prawą. I z tą samą ostrożnością, spuszczając prawą stopę do lewej, schodził na następny schodek. Laska, którą trzymał w prawej ręce, wydawała mi się niepewna, trzęsła mu się, gdy dotykał nią schodka. Bałem się, że jeszcze mu się w głowie zakręci, gdy tak na każdym schodku będzie patrzył pod stopy. Zastanawiałem się, czy usunąć mu się z przejścia, czy go raczej nie przepuścić, gdy dojdzie do ucha igielnego. Nie zdziwił się, kiedy mnie zobaczył. Może nawet spodziewał się, że go uprzedzę, zanim on dojdzie tu z parku przez miasto. Przystanął na schodku powyżej mnie i nie patrząc mi w oczy powiedział: zaszedłem jeszcze do parku, ale to ostatni już raz. Nie wiem, czy pamięta pan, że czasami wracała ze szkoły do domu przez park. Siadłem na ławeczce i postanowiłem poczekać. Przeszła cyganka z dzieckiem przy piersi. Myśli pan, że się zatrzymała, jak wtedy? Skądże? Nawet nie spytała, czy mi powróżyć, mimo że dziecko kwiliło, gdy przychodziła obok mnie. Widocznie uznała, że przyszłość nie przede mną, lecz za mną, a lat mi dołoży. Bo skąd? Długo już siedziałem. Miałem zamiar za chwilę wstać i pójść przez miasto, bo może i ona będzie wracała dziś przez miasto, jeśli chce sobie coś kupić.
ale przysiadła się do mnie jakaś staruszka, pytając, czy może... Szanowni Państwo, te brawa Jerzy Radziwiłłowicz czytał dla Państwa specjalnie tutaj w Radiu Kielce na żywo książkę Wiesława Myśliwskiego Ucho Igielne. Witamy Panów bardzo serdecznie. Ja nazywam się Renata Morąg, jestem dziennikarzem Radia Kielce i razem z prezesem zarządu Januszem Knapem mamy zaszczyt powitać naszych szanownych gości. Mamy zaszczyt powitać również Państwa tutaj zgromadzonych w dużym studiu Radia Kielce, a także radiosłuchaczy, bowiem nasze spotkanie jest transmitowane na antenie Polskiego Radia Kielce i również użytkowników internetu, bowiem można to spotkanie online śledzić na naszym portalu radio.kielce.pl. To spotkanie jest rejestrowane również przez TVP3 Kielce. No i niebawem będą Państwo mieli okazję obejrzeć jego fragmenty również na antenie TVP3 Kielce. Przychylając się do powitań i naszych gości i Państwa, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować panu Wiesławowi Myśliwskiemu, że zgodził się udostępnić swoją powieść do nagrania, dzięki czemu mógł powstać audiobook. Ciężko mi to nazwać, bo dzisiaj się spotykamy, żeby premierowo zaprezentować to nagranie, ale to nie jest audiobook, bo audiobook ma troszeczkę inną formę dystrybucji. My będziemy to słuchowisko mogli na razie słuchać wyłącznie na antenie. Być może później w przyszłości audiobook, który będzie ogólnie dostępny w sprzedaży, się pojawi. Na razie Państwo, którzy są w Studiu Gram, otrzymają taką płytę z nagraniem i to będzie wszystko, na co wydawnictwo pozwoliło. Dziękuję również panu Jerzemu Radziwiłłowiczowi, że poświęcił 780 minut, to jest czystego nagrania, więc to jest 7 dni pracy nad tym, żeby nagrać tą powieść i zinterpretować ją w sposób, której próbkę mieliście państwo przed chwilą możliwość wysłuchać, a zaręczam, że dalsza część może być już tylko lepsza. A obu panom dziękuję za to, że uświetniliście to, ten dzień i to miejsce, żebyśmy mogli razem celebrować początek powieści, która niedługo będzie miała już taką premierę na antenie. Nasza powieść Ucho Igielne, powieść Wiesława Myśliwskiego na naszej antenie, będzie prezentowana od 7 marca, od poniedziałku do piątku o 18:40. Archiwalne odcinki będą również dostępne na stronie internetowej Radia Kielce, także kto nie da rady posłuchać, może odsłuchać sobie na naszym portalu. Można byłoby zapytać, dlaczego Ucho Igielne i dlaczego pan Jerzy Radziwiłłowicz, ale myślę, że to pierwsze pytanie, to za chwileczkę odpowie pan profesor Stanisław Żak, o wiele bardziej profesjonalnie niż my byśmy mogli to zrobić. A co do drugiego pytania, no to taka malutka zagadka dla państwa. Myślę, że nietrudna i wszyscy z państwa sobie na nią doskonale odpowiecie. Być może w rozwiązaniu tej zagadki pomoże nam wystąpienie profesora Stanisława Żaka. Panie profesorze, zapraszamy serdecznie. Tutaj po prawej stronie proszę wziąć mikrofon. Pan profesor Stanisław Żak jest... Bardzo proszę. Tak. Jest krytykiem literatury, teoretykiem literatury związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. No i zdradzę też, że pan profesor pisze książkę o Wiesławie Myśliwskim. Bardzo proszę, panie profesorze, o krótkie wprowadzenie nasz z twórczość. A my się przesuwamy w cień. Tak. Bardzo proszę, panie profesorze. Ucho Igielne, proszę państwa, przede wszystkim dobry wieczór. Przyznaję się, że mam tremę, bo no, wśród takich gości to czuję się i zaszczycony, ale i speszony. Proszę państwa, Ucho Igielne to ostatnia powieść i już tutaj z tego fragmentu odczytanego można się zorientować, że powieść nie jest łatwa, że od jednego czytania to właściwie się złapie tylko niektóre fragmenty. Ale jest to powieść ostatnia, będąca jakby podsumowaniem. Teraz jestem gotów uwierzyć panu Wiesławowi, bo już chyba dwa razy czy trzy razy mówił, że to już ostatnia powieść.
że teraz rzeczywiście, bo to byłoby zamknięcie, takie zwieńczenie całej twórczości, ale wielu Kielczan uczestniczących, chodzących do teatru, poznało dobrze zrobioną inscenizację jednej z ważnych powieści Wiesława Myśliwskiego, Widnokrąg, którą uhonorowano najwyższą polską nagrodą literacką Nike. Ta powieść przypomina albo kojarzy się z powieścią Tomasza Manna Budenbrogowie z 1901 roku. Prawie 100 lat dzieli te dwa utwory. Oczywiście dzielą też języki, w których je napisano, ale łączy podobieństwo gatunkowe i rodzajowe. Obie można określić mianem saga. Kiedy Mann pisał Budenbrogów, panowała pewna moda, jeśli tak można powiedzieć, na ten gatunek prozy, sagi. Sagi ukazywały dzieje rodu, rodziny, familii, dzieje wpisane w kontekst wielkiej historii. Wystarczy przywołać angielskiego noblistę Johna Galsworthy'ego jako autora sagi rodu Forsythów albo Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Przywoływanie i tworzenie takiego kontekstu literackiego z najwybitniejszych nazwisk i tytułów literatury europejskiej dla twórczości Wiesława Myśliwskiego jest przemyślane i celowe, bo Wiesław Myśliwski należy dzisiaj do, poza tym, że jest pisarzem polskim, należy dzisiaj do czołówki literatury europejskiej, nie tylko polskiej. Zresztą zwrócił na to uwagę autor świetnej monografii o pisarzu, którego gościmy dzisiaj w rozgłośni Radia Kielce. Mianowicie Piotr Biłos w książce Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego. Biłos zapytuje w tej swojej książce tak. Kim jest ów autor, który uchodzi za współczesnego klasyka literatury polskiej, nie został jednak dotąd wystarczająco lub właściwie doceniony? Nie umieszczono go bowiem w konstelacji i kontekstach, które by mu zapewniły miano, na które z całą pewnością zasługuje. Mianowicie pisarza o maksymalnej rozpiętości zarówno poruszanych zagadnień, przepraszam, jak i rozwiązań formalnych, a więc kogoś, kogo uznać wypada za powieściopisarza równego rangą Tomaszowi Mannowi, tyle że z przełomu XX i XXI wieku. Zwłaszcza jego miejsce na tle samego gatunku powieści nie zostało odpowiednio jak dotychczas rozpoznane i przemyślane. To ten tekst i ten cytat usprawiedliwia stworzenie wcześniej owego kontekstu europejskiego dla Wiesława Myśliwskiego. Koniecznie trzeba tu dopowiedzieć, że autor tych słów, Piotr Biłos, jest Polakiem, ale mieszka we Francji, kieruje polską sekcją w Instytucie Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu. Dzieciństwo swoje spędził w Polsce, w Algierii i w Maroku. Znaczną dezorientację wśród krytyków spowodował debiut pisarza. Zaledwie kilku tylko zwróciło uwagę na niezwykłość pierwszej powieści Wiesława Myśliwskiego Nagi Sad. Debiut w 1967 roku. Nie bardzo wiedziano, w której ławce posadzić autora. Czy wśród starszaków, czy wśród maluchów. Z młodymi za stary, bo miał już wtedy 35 lat. Jak na debiut, stanowczo za stary. Ze starymi za młody,
w nurcie literatury chłopskiej nie mieścił się. Niby pisze o wsi i bohater pochodzi ze wsi, tylko odbywał nauki w mieście i wśród i wrócił do środowiska jako nauczyciel. Julian Przyboś określił powieść mianem poemat, więc najlepiej zaanonsowano książkę i czekano, co będzie dalej. A dalej było tylko anonsowanie kolejnych książek tego pisarza, czasem dość powierzchowne omawianie, bez głębszej analizy, ponieważ odległości czasowe między kolejnymi utworami wahały się w okolicach dekady. To nawet dziwić się nie można, że niektórzy zapominali, co pisali wcześniej i czy autor w ogóle pisał wcześniej cokolwiek. I te okoliczności niewątpliwie sprzyjały swoistej monumentalizacji pisarza i jego dzieła. To najdobitniej widać w różnych przeglądach, podsumowaniach, w których Wiesława Myśliwskiego rzadko się wymienia. Wiesław Myśliwski, obchodząc 50. rok swojej twórczości, pracy twórczej, jako pisarz, autor powieści, objawił się właśnie przy tym debiucie niesamowitym. I wtedy właśnie autor był już na debiutanta za poważny, zbyt dojrzały, ale książka okazała się też poważna i dojrzała. W recenzji Wacław Sadkowski wyznał: dawno już nie mieliśmy debiutu o tak skrystalizowanym i dojrzałym stylu. Dawno już nikt nie zadebiutował prozą tak pięknie pisaną. Wchodząc głębiej w treść książki, krytyk pisał: jedną z najistotniejszych cech artystycznych dojrzałości debiutu Wiesława Myśliwskiego jest jego ugruntowana świadomość, że człowieka rozumieć można tylko w odniesieniu do jego otoczenia, środowiska, do społecznej i kulturowej materii, z której formowała się jego świadomość. Sadkowski kończył swoją recenzję, podkreślając niezwykłość debiutu. Dawno nie miałem w ręku książki zrodzonej z tak autentycznej i tak głęboko przemawiającej miłości synowskiej, uczucia, które jest jednym z fundamentów człowieczeństwa. I to jest, proszę Państwa, lektura tej książki właściwie pokazuje dziś, po napisaniu już wszystkich książek dotąd wydanych, pokazuje, że wszystko zostało jakby zapowiedziane w debiucie, czyli w Nagim Sadzie. Można analizować od tytułu poczynając, niektórzy zwracają uwagę, że Nagi Sad ma jakieś odniesienia i relacje do raju biblijnego, do Edenu biblijnego. Zwłaszcza, że po środku tego sadu rośnie duża, jak kościół, grusza, ulęgałka, na której chował się syn przed ojcem. Ojciec chodził i szukał. Kończy się powieść, została ujęta w takie ramy. Powieść się kończy tym, że syn chodzi i szuka ojca. Ojciec już oczywiście nie żyje, ale chodzi i szuka. A ojciec wcześniej chodził i pytał: gdzie jesteś, synu? Gdzie jesteś? To zupełnie tak, jak Pan Bóg szukał Adama. Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? I Adam mówi: skryłem się, bo się zawstydziłem. A czego się zawstydziłeś? No bo właśnie zobaczył, że jest nagi. Otóż, proszę Państwa, tutaj rzeczywiście w tym debiucie można traktować, i tak odczytuję Nagi Sad, jako swoistą ekspozycję całej twórczości. Zarówno twórczości dramaturgicznej, twórczości powieściowej,
twórczości scenariuszowej. I tu chcę skończyć tę wypowiedź. Wymieniłem to wszystko, aby ukazać, że właściwie Wiesław Myśliwski jest człowiekiem formatu renesansowego. Nie tylko dlatego, że jest zafascynowany Janem Kochanowskim, jego filozofią, ale właśnie również ten format renesansowy można opierać na tej wielogatunkowej twórczości obecnego tu z nami pisarza. To jest wielkość niezaprzeczalna i chyba nieprzemijająca. To tyle, proszę Państwa, jako wprowadzenie. Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa. I teraz oddajmy już głos naszym gościom. Rozmowę poprowadzi Magdalena Smorzewska-Wójcikiewicz. Dobry wieczór. O panu Wiesławie Myśliwskim powiedziano już dziś tyle słów, że chyba nie muszę pana po raz kolejny przedstawiać. Natomiast pan Jerzy Radziwiłłowicz, on dziś aktor Teatru Starego przez bardzo długi, długi czas. Teraz jest aktorem Teatru Narodowego w Warszawie, ale przecież znamy pana też z filmów rozmaitych, bo i tych długometrażowych, i tych telewizyjnych. No i w tym gronie pomówimy o tej najnowszej książce, jako że skądinąd wiem, że pan Jerzy też jest po lekturze takiej dokładnej, analitycznej tego utworu. Ale zacznijmy od tytułu. Ucho igielne. I tutaj mamy takie dwa tłumaczenia czy interpretacje, powiedziałabym, tego ucha igielnego. Jedno, no to to realne. Furta dominikańska, po dwóch stronach był kiedyś zakon zewnętrzny, wewnętrzny. Przez tę furtę bracia się porozumiewali. A druga interpretacja to ucho igielne biblijne. Przecież to Pan Jezus miał powiedzieć o tym, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty dostanie się do Królestwa Niebieskiego. Jak powinniśmy sobie tłumaczyć ten tytuł? Jak chcemy. Wie pani, to nie jest odniesienie tylko do ucha biblijnego. Ucho jedno występuje i w Koranie, i w judaizmie. Także ono jest, wie pani, powiedziałbym, wielobranżowe. A jak tłumaczyć? Jak komu wygodniej? A co pan miał na myśli, nazywając właśnie tę książkę tym tytułem? Podobał mi się ten tytuł, wie pani. Ale kojarzy się panu z Sandomierzem przede wszystkim. No wyłącznie. Właśnie z Sandomierzem, tak. I z tymi schodami. No bo się nachodziłem po tych schodach. No właśnie, mamy w górę i w dół. Ja po pierwsze mieszkałem w Sandomierzu zaraz po wojnie, niedługo, dopóki nie zmarł mój ojciec, a później chodziłem do gimnazjum, do liceum, zakochałem się w Sandomierzu. No i bez przerwy po tych schodach chodziłem, wie pani, no więc tyle miałem tych schodów w nogach, że postanowiłem napisać książkę o tych schodach. I to jest książka o tych schodach. Przede wszystkim. Wyłącznie. I te schody to też taki motyw, po których schodzi ów stary profesor. No niestety schodzi śmiertelnie, powiedziałabym. Ale schody to także sen młodego profesora. Kiedy to babcia wchodzi na górę. Także czy starość schodzi, czy wchodzi na te schody? No różnie, wie pani. I wchodzi, i schodzi, jak się okazuje. Profesor też wychodzi i też schodzi. Babcia to tylko wychodzi w wyobraźni przyszłego profesora, powiedzmy tak. A jednak, kiedy potrzebuje pomocy, to on jej nie podaje ręki.
On jej podaje rękę, tylko nie dostaje. Ona nie dostaje jego ręką swoją ręką do jego ręki. I ta ręka zawisa w próżni. Tak. Czyli co z tą starością? Ja nie wiem, ty wie o książce nic właściwie. Co mnie pani o książkę wypytuje? To czytelnicy wiedzą o książce więcej niż ja wiem. A kogo powinniśmy pytać? Ja wiem, że napisałem, a co ja napisałem, nie wiem. O, i to jest w zasadzie podsumowanie rozmowy, powiedziałabym. Ale przecież to jest opowieść o opowieści. Mamy jednego narratora, który jawi się raz jako stary profesor, innym razem jako dziecko podejrzewające matkę o zdradę. I tutaj bardzo ładnie zarysowany, taki psychologiczny, powiedziałabym, rys tego młodego mężczyzny, który więcej się domyśla niż widział. Tak naprawdę. Wiem, że o dziecięcych odczuciach, emocjach dosyć trudno się pisze, bo jednak trzeba mieć w sobie odrobinę dziecka, czyli pan ma to dziecko. Każdy ma. Każdy. Wszyscy nosimy całych siebie od dzieciństwa, nosimy w sobie. Tylko nie każdy się do tego przyznaje. A dlaczego się ma przyznawać? Wystarczy, że wie o tym sam dla siebie, nie musi o tym mówić. Ja niestety powiedziałem. No dobrze, i o tym opowiadaniu może dodajmy, że jest też takie zdanie tam. Jesteś, dopóki opowiadasz. Życie człowiek nosi w sobie, nie opowie go, to go nie ma. I dlatego mamy opowiadać, żebyśmy żyli w pamięci innych? No wie pani, świat jest opowieścią. Ale składającą się z człowiek jest opowieścią. Co nieopowiedziane nie istnieje. No tutaj profesor opowiada, dlatego się cofa w swoich dygresjach w rozmaite okresy swojego życia. Ale nie każdy stary człowiek ma to komu opowiedzieć. Wie pani, nie musi się komuś opowiadać. Opowiada się samemu sobie. Człowiek jest naturą dialogową. To nie ja wymyśliłem, to Bachtin już wymyślił, wie pani. Opowiadamy siebie w sobie. No i dobrze, skoro mówimy o tym opowiadaniu siebie, to w 2012 roku pojawił się wywiad Rzeka Łukasza Maciejewskiego właśnie z naszym gościem, czyli Jerzym Radziwiłłowiczem. Ta książka zatytułowana jest Wszystko jest lekko dziwne. Pan opowiada o sobie, czyli wyznaje pan tę maksymę Wiesława Myśliwskiego. Jak się życie nie opowie, to nas nie ma? To jest piękna maksyma, tylko że jest pewna różnica między tym, co w rozmowie z dziennikarzem ględzi jakiś aktor, a tym, co pisze pisarz w swojej książce. Ponieważ Wiesław mówi o innego rodzaju opowieści. On mówi, i słusznie zwrócił uwagę na to, że nie trzeba komuś opowiadać, sobie się opowiada. Opowiada to sobie. Pisarz opowiedział sobie tę historię, którą mamy w Uchu Igielnym. W wielu książkach to różnych pisarzy jest. A czy on ma rozmówcę? No ma rozmówcę. Każdego, kto sięgnie po tę książkę. Ale pierwszym rozmówcą jest on sam. I dlatego mówię, ja rozumiem to, co Wiesław mówi. Dlatego, że i też rozumiem lapidarność jego odpowiedzi, ponieważ zadać autorowi pytanie, co pan miał na myśli, to jest zamordować go właściwie. O to nie pytałam. No niemalże. Dlatego i w tej rozmowie państwa pojawił się taki wątek, ponieważ to pytanie, co autor miał na myśli, jest przysłowiowym pytaniem, plagą polskiej szkoły. Ono powinno brzmieć nie co autor miał na myśli, tylko co ty masz na myśli, czytając to. Tak jest ze sztuką. Tak. Ponieważ niekiedy, i tu znów nie jest to pewnie wykręt, kiedy autor mówi, że nie wie, co napisał.
on nie musi do końca wiedzieć, co napisał, ponieważ nigdy nie będzie wiedział, co w którym z jego czytelników będzie rezonowało i co będzie dla kogo w tym, co napisał, istotne i jakie znaczenie, jaki sens znajdzie w tym poszczególny czytelnik. Także to jest rozmowa z tysiącem rozmów, z tysiącami rozmówców nieznanych sobie, których się nie widzi. Mówi się do siebie. Ja to rozumiem, co tego próbuję porządkować, to ponieważ bardzo niechętnie autor o tym mówi, ale ja rozumiem, chyba rozumiem dlaczego. A my jako czytelnicy mamy sobie prawo dowolnie to interpretować i opowiadać na temat tej książki dowolne, bardzo mądre, bardzo głupie rzeczy. A jak to w panu rezonowało, to ucho igielne? Proszę pani, po pierwsze jest coś takiego w tej książce, że kiedy się zaczyna czytać, ona jest napisana, pierwsze tamte strony, no, bardzo jasne, konkretne spotkanie dwóch ludzi, młodego i starego, i nagle łapie się pani, że niepostrzeżenie, tam się zmienił zaimek z on na ja. Ale to kto, wiecie, kto teraz mówi? I już na samym początku jest nam chyba podpowiedziane przez autora, że spotkał się ten narrator sam ze sobą na schodach. I to ta perspektywa podwójna, to widziane z młodości, czy właściwie z młodości pamiętanej przez starego. I to spojrzenie dziwne bardzo na siebie starego z młodości, to spojrzenie nie istnieje. Spojrzenie w drugą stronę istnieje, bo pamiętamy siebie. Był taki byt, ja młody. A spojrzenie na siebie z młodości, na siebie starego, jest to właściwie nieistniejące spojrzenie. Ale tu narrator w jakiś sposób jest tak połączony, tak zamotany w tym wszystkim, że w pewnym momencie mówimy sobie, nie ma powodu zastanawiać się w każdej chwili, czy to jest, który to z nich jest i tak dalej, bo to jest jeden w bardzo różnych pewnie czasach jego życia. I to jest to, co ja z tej książki w pewnym momencie lektury bardzo mocno odebrałem i to, co jest jakąś próbą kolejną zresztą, bo i Widnokrąg nią był i nie tylko Widnokrąg. No, przejścia, podsumowania, obejrzenia pod cudzą postacią, zawsze pod cudzą postacią. Nigdy to nie jest autora. Obejrzenia, przyjrzenia się własnemu życiu. Tak jak w ostatnim rozdaniu, jak ten rachunek, który Wiesław Myśliwski robi, jest rzeczywiście niezwykły i daje nam, no, mnie przynajmniej, ogromną przyjemność poczucia, że nie muszę dzielić włosa na czworo, nie muszę w każdej chwili mówić sobie, co dokładnie do mnie autor mówi, wystarczy mi jakby ten ogólny dźwięk, który się z tego wydobywa. Tak bym to nazwał. No to już wiemy, jak odczytał Jerzy Radziwiłłowicz. Przepraszam bardzo, nikomu nie narzucam. Tak jest ze sztuką. Każdy patrzy na ten sam obraz i ma zupełnie inne odczucia. Ale chciałabym nawiązać i tutaj już do tego, o czym mówił pan profesor, bowiem pan Wiesław Myśliwski jest autorem scenariuszy filmowych, także tych, które powstały na podstawie jego utworów. No i wreszcie pan Jerzy występował w Kluczniku jako Jasiek, a to już jest dramat, który został przeniesiony na ekran. Potem dwukrotnie wcielił się pan w postać Szymka Pietruszki. To była Droga i później Kamień na kamieniu. Z tym, że za każdym razem oglądamy tego Szymka Pietruszkę z innej strony, powiedziałabym. Bo to jest wciąż ten człowiek, który w młodości był zbuntowany, gniewny, zawadiacki, a później odkrywa, że już jest starym człowiekiem. W dodatku po wypadku. No i znów robi rachunek. Czy można połączyć te dwie postaci z Drogi i z Widnokręgu? No chyba trzeba. W jakiś sposób trzeba, dlatego że jeżeli mówimy o rachunku, no to Szymek Pietruszka wracający ze szpitala
idzie po ważnych miejscach swojego życia i ważnych ludziach swojego życia i próbuje uchwycić jakiś jego sens i jakąś sumę, jakiś rachunek robi. To jest cały czas, to krąży wokół robienia rachunku. A te dwa filmy, muszę powiedzieć, duża przyjemność. A pierwszy, Droga. Jakaż to przyjemność, kiedy przyklejają człowiekowi wszystko sztuczne, żeby starego udało, a potem może to zdjąć i pochulać. To jest bardzo fajne. Czy dlatego chciał pan, panie Wiesławie, aby to Jerzy Radziwiłłowicz właśnie przybliżał nam, słuchaczom przede wszystkim, Ucho Igielne? No wie pani, nie tylko dlatego, ja go bardzo ceniłem zawsze jako aktora i jeśli miałbym wymienić takie główne momenty, które decydują o jego wielkości, to bym powiedział po pierwsze, że on ma głos jak dzwon, a po drugie, co jest jeszcze ważniejsze, że on umie wczuć się w rytm tego, co czyta, wie pani. Mało który aktor to potrafi. Wie pani, moje książki czy fragmenty czytało wielu aktorów, ale każdy narzucał swój rytm tym książkom. Nie mógł się, że tak powiem, wczuć w rytm tej książki. Jurek jest jedynym aktorem, który podbijał mnie zawsze tym, że potrafił wczuć się w rytm tej książki tak, że ja czułem, że to jest mój rytm wewnętrzny. Ponieważ rytm jest dla mnie niesłychanie istotną sprawą w moich książkach. Ja nieraz zmieniam zdanie, chociaż ono jest celne, ale zmieniam je dlatego, że ono nie ma rytmu. A wie pani, przepraszam bardzo, jak jest ważny rytm w języku polskim, to wystarczy, że partykuła się, która może jest ruchomą partykułą, niech pani spróbuje w jakimś zdaniu przestawiać partykułę się w różne miejsca. Zobaczy pani, jak się zmienia rytm tego zdania, w zależności od tego. On to potrafi, wie pani. Więc dlatego pragnąłem, żeby Polskie Radio w Kielcach i pan prezes tu obecny, który od razu się z tym zgodził, żeby czytał to Jurek Radziwiłłowicz, jeśli on się zgodzi na to, prawda? I dziękuję mu w tej chwili, że się zgodził, bo kosztowało go to jednak sporo wysiłków, a przy jego zajęciach znaleźć tydzień prawie na to, żeby zrobić to nagranie, to jest sprawą niebywałą. Także Jurek, serdecznie ci dziękuję. Ale nawiązuję jeszcze do tego, co powiedziałeś a propos Ucha Igielnego. Mianowicie, jeśli ja mówię, że nie wiem, o czym jest moja książka, to dlatego, że mnie to nie interesuje, o czym ona jest. Ponieważ najważniejszą rzeczą jest dla mnie forma. Ja uważam, że pisze się książkę dla formy. Jeśli się nie znajdzie formy, prawda, to nie ma książki. Właściwie, jeśli chodzi o motywy fabularne, które są w tej książce czy w innej, to powiedziałbym, motywy fabularne przychodzą same do człowieka. Motywy fabularne leżą na ulicy. Motywy fabularne można zgarniać. Literatura jest pełna motywów fabularnych. Właściwie można by powiedzieć, że jeśli patrzeć z perspektywy motywów fabularnych, to świat został dawno opowiedziany. I nie ma co na nim opowiadać już. Ale jeśli jest coś jeszcze do opowiadania, to tylko poprzez formę. Tylko poprzez formę, wie pani. Te same motywy, które mogą występować w dziesiątkach innych książek, w odpowiedniej formie. Przepraszam bardzo, ale zgaszę to. W odpowiedniej formie nabierają zupełnie innych sensów, wie pani. Prawda? I to, co on mówił o tych dwóch postaciach, prawda? Które właściwie nawet nie ma znaczenia,
która z nich mówi, prawda? Która z nich jest młodsza, która z nich jest starsza. Przecież budowa tych dwóch postaci jest oparta na pewnym absurdzie. Mianowicie, jeśli wniknąć trochę głębiej w tę książkę, to można zapytać, kto tam kogo zabił. Prawda? Skoro jest proces, prawda? Ten inteligentny milicjant podejrzewa coś takiego, tylko nie umie znaleźć definicji tego. Prawda? On dlatego tak dręczy tego młodego, który na tych schodach niby obserwował, jak ten stary zlatuje. Dlatego go tak dręczy, prawda? Bo domniemywa, że coś tu jest nieludzkiego. Coś, co nie mogło się w rzeczywistości zdarzyć. No bo jeśli młody popchnął starego, prawda, tam jest tak w domyśle, to znaczy, że nie ma narratorów w tej książce. To na tym się książka powinna skończyć. A ona się ciągnie przez ponad 400 stron. Wie pani. Więc to było dla mnie istotne. Prawda? Ja pisząc tę książkę, zalewany też byłem różnymi takimi momentami fabularnymi. I odrzucałem. Odrzucałem nawet bardzo atrakcyjne z punktu widzenia czytelniczego. Odrzucałem takie fragmenty fabularne. A brałem może nawet nudniejsze, ale one mi w gruncie rzeczy tworzyły bardziej formę niż te atrakcyjne. Wie pani. Dlatego jak ja mówię, w co on nie wierzy, że ja nie wiem, co napisałem, to jest to prawda, ponieważ ja wiem, jak napisałem. W to wierzę, powiedziałem to. No, tak powiedziałeś. Jak napisałem, prawda, to wiem. To wiem, jak napisałem, bo o to mi chodziło. Jak napisać książkę? I jak możliwa jest w gruncie rzeczy jeszcze powieść czy opowieść, prawda? Stajżak tutaj powoływał się na sagi, prawda? Budenbrooków, Forsythów i tak dalej. Otóż, proszę państwa, musiałbym tu zrobić kawałek wykładu, ale nie chciałbym zanudzić państwa. Literatura na przełomie wieków XIX i XX, kiedy nastąpił wielki rozwój nauk, wyodrębniły się z nauki socjologia, prawda, psychologia zaczęła przeżywać niebywały rozwój, prawda, i tak dalej, i wpływać na literaturę. Pole literatury zostało bardzo zawężone, ponieważ w XIX wieku stara powieść epicka, na przykład widać to doskonale po powieściach rosyjskich, była panią. Była wszystkim. Była nie tylko czytelniczą rozrywką, atrakcją, ale dostarczała wiedzy, była informacją o wszystkim. Prawda? Przykład Wojna i pokój Tołstoja, prawda? Który w 50 lat po epopei napoleońskiej zrekonstruował wojnę napoleońską, prawda? Nie całkiem zgodną z nowszymi badaniami historyków, ale wtedy Tołstojowi wierzono, a nie tam. Prawda? Wierzono powieści. Właśnie, to była wiara w powieść. Na przełomie wieków nastąpiła utrata tej wiary i powieść została sprowadzona do niewielkiego pola. I musiała, że tak powiem, pomyśleć, jak odnaleźć swoją rolę w tej nowej sytuacji. Proszę pamiętać, że nastąpił rozwój fotografii, rozwój filmu, rozwój radia, telefonu i tak dalej. Zaczęły się pojawiać telegraf, zaczęły się pojawiać różne nośniki informacji, prawda, które spychały powieść, prawda, z dotychczasowych ról, wypychały ją. Powieść musiała znaleźć wobec tego swoje pole.
I w moim mogę tu przytaczać przykłady. No weźmy Franza Kafkę. Franz Kafka nie umiał pisać powieści. Natomiast miał być geniuszem opowiadań. I nawet nie mówię o takich znanych opowiadań, Przemiana, prawda, Kolonia Karna i tak dalej. Franz Kafka napisał tak genialne opowiadanie, że właściwie mógłby nic więcej nie napisać. To jest Budowanie muru chińskiego. Zalecam Państwu przeczytanie tego krótkiego opowiadania. Otóż Franz Kafka jakby intuicyjnie wyczuwał, że tu się coś stało z literaturą, wie Pani. No i pojawili się inni. Pojawił się w filozofii, pojawił się Wittgenstein, prawda, który w gruncie rzeczy sprowadził świat do języka. Prawda. I powieść musiała znaleźć swoje, jak powiadam, pole. I polem tym była forma. Opowiadanie wciąż tego samego świata, ale w zupełnie innej, syntetycznej formie. Bo świat, doświadczenie świata narastało i trzeba by pisać dwukrotnie takie długie sagi, żeby to wszystko opowiedzieć. A czytelnik tracił cierpliwość już do takich sag, bo miał film, prawda, bo miał radio, weszła później telewizja. I ja mam tego świadomość po prostu, miałem tego świadomość, kiedy zastanawiałem się nad tym, o czym mówię, jaka ma być forma współczesnej powieści. I dlatego po prostu forma jest dla mnie rzeczą najważniejszą. Ja właściwie piszę o formie. Piszę powieść o powieści, a nie powieść o czymś. No i tu wreszcie uzyskaliśmy prawie, że... No to wszystko powiedziałem, tak, co miałem do powiedzenia. No to ja jeszcze zacytuję pana Wiesława właśnie o języku. Język nami rządzi i jesteśmy tylko narzędziem języka. Dziękuję panom bardzo za rozmowę i wszystkich słuchaczy zachęcam do trudnej lektury, bo to jest trudna książka, proszę państwa. Ucho igielne Wiesława Myśliwskiego z tą jej muzyką i formą. Dziękuję Ale bardzo. Proszę panią, literatura nie może być łatwa. To czytadła są łatwe. To też chyba do naszych słuchaczy sztuka trafi. W ogóle nie Mam może nadzieję. Być łatwa. Nie wolno jej, żeby była łatwa. Chodziło mi o ten czas, który gdzie indziej jest linearny, a tutaj dygresyjny. Linearny czas się dawno skończył w opowieściach, wie pani. Życie nie jest linearne. Jak pani pomyśli tak nad swoim życiem, czy pani byłaby w stanie opowiedzieć linearnie świata, swojego życia? No chyba nie, podobnie jak pana narrator. No, a jak pani w towarzystwie jest, ludzie zwierzają się i tak dalej. Niech pani posłucha, jak opowiadają, czy linearnie. Skąd? I w dodatku kreujemy się cały czas w tych opowieściach. No to jest nasza wielkość, na tym polega. Dziękuję bardzo i oddaję głos prowadzącej Renacie Moro. Dziękuję również serdecznie. Dziękujemy w tym momencie radiosłuchaczom. Zapraszamy na stronę internetową Radia Kielce, radio.kielce.pl. Tam można śledzić dalszą część naszego spotkania. A ja przypomnę, że Ucho Igielne już od 7 marca, od poniedziałku do piątku o godzinie 18.40 w Radiu Kielce. Już teraz serdecznie zapraszamy. Ale jeśli ja mogę jeszcze zdanie. Proszę. Bo wie pani, o wszystkim my tu mówimy, a ja chciałem podziękować Polskiemu Radiu w Kielcach, panu prezesowi i całemu zespołowi, żeście podjęli ryzyko, bo to jest ryzyko wielkie. Podjęliście ryzyko nadania tej książki. Chciałem podziękować Jurkowi Radziwiłłowiczowi, że zgodził się w ogóle jeszcze raz pracować nad moją prozą. Mam nadzieję, że go nie znudziłem, ale nawet jak go znudziłem, to mu dziękuję. No i panu profesorowi Żakowi za ten esej właściwie, który tutaj wygłosił niezasłużenie na mój temat. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, teraz dalsza część naszego spotkania i to właściwie jest Państwa część spotkania, ponieważ jest czas na zadawanie pytań naszym
znakomitym gościom. Jeżeli są jakieś pytania, proszę o podniesienie ręki, ja podejdę z mikrofonem. Może zachęcam. Jak ja mam mikrofon, to powiem, że to może niegrzecznie nie zgodzić się z mistrzem, ale to nie żadne ryzyko. To my wiemy, że to będzie wielki sukces, więc znając pana odbiór w Świętokrzyskiem, znając jakby miłość pana fanów do pana literatury, uważam, że nie podjęliśmy żadnego ryzyka, tylko po prostu jesteśmy skazani na sukces, emitując Ucho Jagielne. Ale to pan przekona się, czy nie podjął pan ryzyka, jak będzie radio będzie nadawało. Oczywiście. Drodzy państwo, czy są jakieś pytania do naszych znakomitych gości? Jest okazja, niebywała. Proszę się namyślać nad pytaniami, a ja, jeżeli wolno mi, odniosę się do jednego zdania Wiesława Myśliwskiego. Tak dużo mówił o formie i można by go przez chwilę podejrzewać o tak może kokieterię, ale nie, dlatego że to mnie zaskoczyło i zachwyciło. Kiedy pytał o to, co by się stało, gdyby rzeczywiście na tych schodach młody popchnął i zabił starego, to nie rozważał problemu takiego, że jak może sam siebie człowiek zabić, tylko powiedział, no nie byłoby narratora. Jedyne jego zmartwienie, więc nie mógł zabić, bo nie byłoby narratora. Mamy pytanie, drodzy państwo. To ja jeszcze tylko chciałam przypomnieć, że pan Jerzy Radziwiłłowicz też partnerował, czy właściwie współ interpretował z panem Januszem Gajosem w spektaklu, prawda? Na motywach tak, traktatu. Tak, saksofon to się nazywa. Saksofon, tak, wspaniała sztuka. A ja chciałam zapytać pana Wiesława Myśliwskiego o takiego pierwszego opowiadacza albo opowiadaczkę w pana życiu. Bo tak mi się wydaje, że to jest bardzo jedno z ważniejszych spotkań w życiu. Spotkanie kogoś, kto pięknie, poruszająco i na ogół prosto mówi. I czy pan taką osobę, postać miał w swoim życiu? Czy co? Czy pan miał taką postać w swoim życiu? Kogoś takiego, kto urzekł pana właśnie sposobem, rytmem opowiadania, patrzenia na świat, używania języka? Czy ja spotkałem kogoś takiego? Nie bardzo rozumiem. Wie pani, może pani... To może powiem tak. No, dla mnie osobiście na przykład taką osobą była moja babcia, która... Aha, rozumiem już tak. Przepięknie opowiadała i to we mnie jakoś zostało. Jak myślę o niej, to właśnie myślę o takiej osobie, człowieku, kobiecie, która opowiada życie, świat, opowiada jak rozumie i też w tych opowieściach, tak myślę, bardzo dawała świadectwo obecności, takiego po prostu bycia w tu i teraz, jak to się teraz modnie mówi. No wie pani, ja w życiu tak wiele osób spotykałem, tak opowiadających, że nie umiałbym wskazać kogoś jednego. No może wskazałbym kogoś jednego, kto tak opowiadał, to by jestem ja sam. Sam sobie opowiadam. Przecież bez przerwy, wie pani, no jak się przypatrzyć, jak funkcjonuje nasza wyobraźnia. Nasza wyobraźnia to jest permanentny opowiadacz. Wie pan. Czy nie jesteśmy w stanie właściwie wyłączyć wyobraźni z opowieści? Pani. Chyba, że z kimś rozmawiamy, to wtedy wyobraźnia nasza ale też funkcjonuje. Więc ja raczej spotykałem, wie pani, w życiu ludzi, którzy mało mówili i oni byli najciekawsi dla mnie. Bo właściwie rzucali parę zdań i dawali mi tyle do myślenia, co w tych zdaniach się kryje, a właściwie jeszcze więcej, co za tymi zdaniami się kryje. Wie pani. Także no różne pobierałem lekcje, wie pani. Ja redagowałem przez 25
lat kwartalnik Regiony, gdzie myśmy drukowali, wie pani, takie zabytki właściwie, zabytki chłopskich zapisów z tej epoki, kiedy chłopi z kultury mowy przechodzili w kulturę pisma. Więc wie pani, to była dla mnie wielka, wielka lekcja języka, mowy. A zawsze mnie fascynowała jedna rzecz. Jak człowiek żył w kulturze mowy? Chłopi byli polscy przez wieki analfabetami, poza tam nielicznymi wyjątkami. I w gruncie rzeczy porozumiewali się jedynie mową, nie pismem. Kiedy chłopi przechodzili zresztą w epokę pisma, to nie ufali pismu. Wie pani, właśnie ich zmuszano do tego, żeby się nauczyli pisma. Natomiast jak przez wieki większa część społeczeństwa polskiego, bo przecież w XIX wieku, w pierwszej połowie, to 90% ludzi społeczeństwa polskiego mieszkało na wsi. Wie pani, jak ta kultura mowy po prostu potrafiła wypełnić ich życie. Czym było słowo w tej kulturze mowy? Wie pani. Słowo było glejtem właściwie, wie pani. Słowo było pieczęcią. Jeśli się powiedziało słowo, to ono miało rangę, można powiedzieć, ostateczną. Nie słowo napisane. Dzisiaj na wszystko potrzebujemy papierka, podpisu. Wie pani, prawda? Nie istniejemy poza pismem. Właśnie, nie istniejemy poza pismem dzisiaj. A wtedy istniała taka wielka rzesza ludzi w mowie tylko. I to było dla mnie również taki podstawa myślenia, czym jest słowo w literaturze? I zawsze uważałem, że literatura musi być wyprowadzana nie z pisma, a z mowy. Z mowy. Wie pani. Nie chodzi o to, żeby to była reprodukcja mowy, bo to jest niemożliwe właściwie. Ale chodzi o to, żeby ducha mowy zachować w tym, jak człowiek mówi. Tego mnie nauczyła ta kultura chłopska, wielowiekowa niemota, można by powiedzieć, pisemna, ale jednak rozwijająca się, wie pani. Ja nad tym spędzałem wiele godzin rozmyślań i mówiąc prawdę, to mnie doprowadziło właściwie do tego, co nazywam formą w literaturze. Bo chłopski język w tej epoce mowy był językiem metaforycznym. Wie pani. Metaforycznym to był zawsze język, który przekazywał nie tylko informacje, ale jednocześnie zawierał inne sugestie. Jakieś sugestie uogólnień. Wie pani, sugestie niejednorodnie przysłowia jakiegoś. No i tak dalej, wie pani, ale bym za długo mówił już. Ale a mamy to kolejne jest... pytanie, panie Wiesławie. A, słucham? Mamy kolejne pytanie od publiczności, panie Wiesławie. No słucham. To jest upajające, kiedy słucha się Wiesława Myśliwskiego. Ja nie tylko słuchałem, ale i zapisywałem na gorąco. Nie nagrywałem, bo wydawało mi się, że byłoby to takie niedelikatne. Starałem się zapisać i wiele się z tego udało. To znalazło się i w Ikarze, w Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim, ale też w mojej pamięci, no na ile tylko gotowość jej tutaj wspomaga, bo przypominam sobie wiele takich spotkań, które w zapisie, ale też w tej pamięci, którą się w sobie ma,
ze spotkania, kiedy się widzi Wiesława Myśliwskiego, jak mówi, jak rozwija temat, to odczuwam, że to jest taka odrębna literatura. Opowieść eseistyczna. I ta opowieść eseistyczna w wydaniu Wiesława jest właśnie taka, jak powiedziałem, upajająca, ale to, co w tej chwili chciałbym przypomnieć, związane z obecnością pana Jerzego Radziwiłłócza, to jest bardzo ważne, ponieważ przed kilkunastu laty na Ursynowie wyrwałem Wiesława Myśliwskiego z domu niejako, namówiłem, by porozmawiać o książce Sto twarzy aktora Henryka Bieniewskiego. Nie bardzo na to chciał przyjść, był bardzo zajęty, być może właśnie pracą nad nową książką, ale w końcu dał się nakłonić i wypowiedział się wspaniale o tej książce, którą wydaliśmy tutaj z żoną Ireną. Reprezentujemy oficynę wydawniczą Stone 2, która trochę się zasłużyła w wydaniu książek o aktorach. I to Wiesław wysoko docenił, no, mając ciągle w pamięci kreacje aktorskie. To, co aktorzy sobą wnoszą, co przydają jakby dodatkowo i to niesłychanie ubogaciło nas wtedy, zebranych na Ursynowie w bibliotece i również dzisiaj odczuwamy to. Ja to jak gdyby odbieram podwójnie, bo to jest i ta opowieść eseistyczna i cała historia związana z kontaktami Wiesława, za które bardzo dziękuję i mam tutaj kolejną rzecz, zapis z rozmowy w Bibliotece Wojewódzkiej. Będę prosił o autoryzację, żebyśmy mogli opublikować. Wszystko to chcemy utrwalić. Tak, Wiesławie, bardzo o to zależy. Mamy kolejne pytanie, więc już biegnę z mikrofonem. Dziękuję panu. Na siedząco można? Ja chciałem się pochwalić, że przeczytałem wszystko to, co mistrz napisał. Zwolniłem trochę z czytaniem Ucha Igielnego, ponieważ martwię się, chociaż nie wiem, czy słusznie, ale pewnie mistrz coś jeszcze napisze. Chciałem jeszcze tylko tutaj wrócić do ostatniego rozdania, a właściwie zacytować taki fragment i to byłoby pytanie. Ogarnąć życie. Znów nadchodzą u mnie wątpliwości. Czy to w ogóle możliwe? Czy ten zbiór przypadków, który mało co ze sobą ma związek, jak te wszystkie imiona, nazwiska, adresy, telefony w moim notesie, jest skłonny poddać się własnej woli. Mimo to próbuję, ponieważ jednego jestem pewny, że to za mało tylko żyć. Bo to nie to samo żyć, a wiedzieć o tym. Nie dam głowy, na ile i ten mój notes jest wiarygodny. Ale w nim jest prawie wszystko, czego mógłbym się o swoim życiu dowiedzieć. Przynajmniej tak mi się wydaje. I moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście istniał taki notes, tą gumą, taką owinięty? Czy pan go miał rzeczywiście tak przy sobie, tak prywatnie, z niego bardzo często korzystał? Dziękuję. Dziękuję, ale może by pan się pokazał. Bardzo mi miło. Proszę pana, to był przypadek. Jak ja napisałem, wydałem traktat o łuskaniu fasoli, to przyjechali wtedy z wydawnictwa Znak, gdzie wydałem ten traktat, redaktor naczelny pan Jerzy Ilk z taką redaktorką znakomitą zresztą, która już nie pracuje, panią Małgosią Szczurek. I padło pytanie, a co teraz pan napisze? Wie pan, pytanie, którego ja nie cierpię, bo ja nigdy nie wiem w ogóle, czy to, co napisałem, nie jest ostatnie, czy ja w ogóle, wbrew pozorom, to nie ma się tak dużo. Wydawałoby się, że pisarz to tak jest gejzer właściwie pomysłów. Ale jeśli się patrzy na świat tak, jak ja patrzę przez formę, to wcale tych pomysłów tak nie ma za dużo, wie pan. I nie ma się tak na poczekaniu pomysłu. I jak padło to pytanie, a co teraz, panie Wiesławie, nam pan zaproponuje? To mnie złość ogarnęła. I pobiegłem do kuchni, gdzie leżał mój notes.
właśnie no nie takich pokaźnych rozmiarów jak mojego narratora ostatniego rozdania, ale dość spory, mający ze 20-30 lat, owinięty gumą, bo mi się rozleciał. Do tej pory go mam. Przyniosłem im i mówię, o tu jest powieść, tylko nie wiem jaka. No ale skoro tak powiedziałem, to zacząłem myśleć, co z tym notesem zrobić. Prawda? Może rzeczywiście to jest powieść. Tak się to zaczęło. Tak napisałem ostatnie rozdanie. Myślałam, że jeszcze są pytania, drodzy Państwo. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie byśmy chcieli podziękować naszym znakomitym gościom. Panie prezesie. Za to, że Państwo przyjechali do Kielc. No i przede wszystkim mam jeszcze niespodziankę dla wszystkich, którzy są tutaj w studiu razem z nami podczas tego spotkania, bowiem mamy przygotowane właśnie audiobooki dla każdego z Państwa z Uchem Igielnym. 780 minut czystej przyjemności. Ucho Igielne Wiesława Myśliwskiego w interpretacji Jerzego Radziwłowicza. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za udział w spotkaniu w Studiogram. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.